Trzeba grać to, co się najlepiej umie, co to się czuje, to, co Panu pasuje. Proponuję Panu Pawłowi przepchnąć, witam Pana Patryka, i wziąć piona. Oj. Tego piona naprawdę tam warto wziąć. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, panie Marcinie. Naprzód idę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Trochę nas gra, trochę nas ogląda. Przypominam, o 19:00 8 turniej, o 20:15 radosne szachy. W środę radosne szachy o 8 rano, w środku nocy, jak to woli. Panie Radosławie, trzeba pryncypialnie budować centrum. Można grać partie warianty rosyjskie z opóźnionym hetman B3, jak grywał Botwinnik. Panie Marcinie, do turnieju zapraszamy. Tu chcę zbudować centrum, a w stosownym momencie otworzyć linię A. Mam problem ze znalezieniem pora dla gońca. Biję pionem na F5, odbiję raczej pionem. Zobaczymy, czym odbiję. Na razie. O, a to mi rokuje nadzieję. To mi rokuje nadzieję. Zagramy na słabego gońca. I będziemy atakować króla. Dzień dobry, panie Rafale. Doskonałe samopoczucie. Wyspany jestem. Spałem ładnie. Ciepło, nie narzekam.
Tego to nie rozumiem. Tego to nie rozumiem, a chciałbym. Tu. Ojejku. No dobra, tu. Tu. Tu i na punkty gramy. I gramy na punkty. Cokolwiek chciałem piona z szachem podstawić. Jaki beznadziejny jestem. Teraz to tu blokuje. Król, dobry bloker. Król, dobry bloker. I zdwajam wieżę. I wpadam. O. Wpadam. Wpadam. W którą stronę? W lewo czy w prawo? W prawo czy w lewo? No może tu? No może tu? I może tu? Chcę zabrać gońca. Nie udało się. Wezmę tego piona, bo pion B3 mi nie ucieka. To mam szansę dojść pionem. B. Mam szansę dojść pionem B. Dziękuję bardzo, udało mi się.